smakkujaw.pl kulki serowe w 5 smakach. Przygotuję dzisiaj świetną przekąskę. Będą to kuleczki serowe. A zatem będziemy potrzebowali serków typu fromage. Mamy tutaj w 5 smakach, czyli o smaku warzyw, czosnku, pieprzu, papryki i cebulki. Obtoczymy nasze kuleczki w czerwonej słodkiej papryce, wiórkach kokosowych, posiekanych orzechach laskowych. Mamy tutaj również prażone płatki migdałowe i w zielonym pieprzu, który jest bardzo delikatny w smaku. Proponujemy podać z lampką białego wina, Chardonnay. Jest to bardzo delikatne wino i świetnie komponuje się właśnie z równie delikatnymi serkami. Proponujemy podać również z winogronem. Przygotowałam kuleczki w papryce. Kulki robimy w ten sposób, że dzielimy najpierw serek tak, potem na takie na 6 kostek i z kostki robimy kuleczkę i obtaczamy teraz w zielonym pieprzu. O, i mamy gotową kuleczkę i tak robimy z każdą kolejną. I znowu dzielę serek na 6 kawałków. I robię kuleczkę i obtaczam w posiekanych orzeszkach laskowych. I mamy gotową. Kolejna porcja kuleczek, tym razem z wiórkami kokosowymi. I pozostała mi już ostatnia porcja. Zaraz obtoczę kuleczki serowe w płatkach migdałowych. I przygotowane już kuleczki z płatkami migdałowymi. Ja proponuję, żeby wcześniej serki włożyć do lodówki, wtedy łatwiej będzie uformować kuleczki, one nie będą po prostu tak mocno się kleiły. O, i kuleczki mamy już gotowe w 5 różnych smakach. W każdą kuleczkę wkładam wykałaczkę. Wtedy oczywiście będzie bardzo łatwo po nią sięgnąć. Naszą pyszną przekąskę mamy już gotową. Jak widzicie, nie trwało to zbyt długo czasu, a wygląda naprawdę przepięknie, kolorowo, wybornie też smakuje. Ona się świetnie sprawdza też na różnego rodzaju kinderbalach, ale oczywiście podajemy bez lampki wina. Zatem gorąco polecam i życzę smacznego.